Yo, siema wam wszystkim, tutaj Hamtaj. Kolejny odcinek przed nami, Sleeping Dogs, już trzeci. Obczaiłem sobie w końcu pada, taką myszkę. Dobra, myszka się sama widzę schowała, także jest ładnie. Big start nagrywania, ha ha ha. Nie, zobaczę po prostu. No nie mówcie, że mam pistolet. Z jakiej kurwa racji? Co za gówniany gry? Chwila, nie. Aha, dobra, chwileczkę. Nie tak powinniśmy zrobić, tylko sobie zloadować grę z tego punktu. Troszkę mi po prostu zajęło dostosowanie tego tego pada, wiecie? I dlatego, no właśnie, nie mamy broni, nie mamy czyste konto. Także troszeczkę się musiałem pobawić. Mam nadzieję, że wszystko będzie w porządku. Jeżeli coś nie będzie w porządku, to po prostu przejdę na myszkę i klawiaturę. No ale póki co da się normalnie grać, więc siedzimy na tym. Oczywiście widzicie wszystkie ikonki z pada od Xboxa, ponieważ tylko takie są w grach zainstalowane, a ja mam oczywiście pada od PlayStation. Wyjmijmy sobie ten motor. Ino, że ja chcę zielony. I jest zielony, dobra, bierzemy zielony. Pojedziemy teraz na misję jakąś, ale myślę, że może najpierw... Czym tu się zmieniały te punkty? Gdzieś to miałem... Oh yeah! Wow, radio! Oh wow! Yeah, yeah! Kurwa, tragedia. Nie, coś innego. Coming up on Dapton. O, dobra, to spróbujemy. Bo są te misje niebieskie i zielone, to są misje oczywiście fabularne, te żółte są te, to są te misje dodatkowe takie. Ale nic, pojedziemy sobie do tej zielonej, póki co. Jezus, to jest tak słabo skrętne. Nie, też chuj, jasno, Sagittarius FM. Prawa strona, szukamy. Ninja Tune Radio. No faktycznie ten system tutaj jazdy może nie jest jakiś najcudowniejszy, ale pójdzie. Już skryłem, o co to chodzi. To nie są żadne nitro ani nic, znaczy na motorze tego akurat nie ma, ale autem robi się takie dasze jakby, które mogą pomóc na przykład w ominięciu samochodu, na który właśnie jedziemy. O, włączyło się. Aha, gałką sobie to przestawiam, no już zapomniałem. Czyli mamy te, możemy sobie wytyczyć te trasy. Już pojedziemy do tej zielonej, bo jesteśmy blisko, ale sobie zaliczmy tą kapliczkę tutaj w celu kolejnych upgrade'ów. Pomodlony. No to jedziemy z powrotem na motor. Oczywiście możemy tutaj wziąć dowolny samochód, z tym akurat nie ma problemu. Widzę, że jest problem z motorem, na przykład tak jak teraz, nie mogę na niego wskoczyć od tyłu, mogę tylko od boku. A kiedy motor się przewróci, mogę do niego dojść, znaczy mogę na niego wsiąść tylko jakby od strony tam, gdzie jest siedzenie, a od strony kół, jak podejdę, to nie mogę wsiąść. To jest trochę głupie, no ale cóż. Miałem jakąś misję. Zobaczymy, co tu się dzieje. Jackie Ma! You know, I was making serious bank back in the States. Come on, we're just paying our dues. Winston's a loyal guy. He'll hook us up when the time's right. You can't always wait for the world to hand you what you want. Sometimes you gotta just take it. Totally, man. It's time to take a little initiative. We gotta prove ourselves to Winston and the Sun On Yi, or we'll never move up. Is there anything going down in the next few days? Shit, yeah, there is. Dog Eyes has a big shipment of stolen goods coming in. Damn it. It's good for Dog Eyes, but that might be too much for the accent. Last thing I need right now is taking a sticky red pole up my ass. It's not like that. It's a small deal. Word is there's only a few low-level lunyan looking after it. We boost that shit and give Winston a nice fat cut, he's gonna be mad impressed. No way he doesn't promote us after that. You'd have to be certain it couldn't be traced back to Winston. Or us. Sure, of course. They're never gonna know it was us. Lol, co to za słońce było? Tak tik 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 się zmieniało. Cienie są fajne, ale animacja słońca tragiczna. Patrzcie, jak to przechodzi, tak klatkuje. No ale cóż. Dobra. No nic, zjedziemy sobie spokojnie, tu akurat jest, im będziemy spokojnie jechać i w nic się nie wpieprzymy, będziemy jechać przepisowo, no to oczywiście ten cap score, czyli te punkty gliniarza nam, jakby ich nie stracimy, czy je dostaniemy, to jeszcze zobaczymy. Pamiętajcie, oczywiście grałem w Sleeping Dogs, że jeździ się tu lewą stroną, odwrotnie jak u nas w Polsce.
ten datmotor. No nic, spróbuję sobie tak łagodnie przejechać, że w późniejszej części gry nie będę się tak pieprzył, no ale... No jest trochę wkurzające. Możemy trąbić na nich. Ale tutaj nie widzę ani jednego światła, jest tam jakieś światło, jest wyłączone. Ciekawa sprawa. Wyprzedzamy. Uff, nie dosłowałem go. Może tędy się przepniemy? I ja, chiński rap! O, tam. Jezu, krzesło tak stoi na środku. Dobra. Tu idziemy, to jest jakiś tam warehouse, czy nie, taka baza tego Dog Eye'a. Czy tam Dog Eyes, to są jakby całe... No i teraz zobaczymy, jak nam się uda bić z nimi. Tu jest jakiś taki... koleś... jeden jest podświetlony na... Kurde. Bloki muszę robić. Nice. No wiem, jak skanterować bloki. A, uciekamy. Podniesiemy sobie ten... Podniesiemy pudełko? Nie mogę podnieść. No, zaatakujcie mnie. Aha, bić! Bam! Pudło ze szkłem. Chociaż nie chciałem do tego, no ale tak jakoś domyślnie. Widzę, że jak używam pada, to bardziej domyślnie niektóre rzeczy robi niż na klawiaturze. O Jezu, jaka pyta w ryj. Kurde. Za dużo tego. Uwaga, yeah, spowolniony czas. Nie wiem w ogóle do czego ten spowolniony czas, ale jest. A, uciekamy. Nie chcę, żeby trochę życie mi się odładowało, właśnie żeby ten ekran zniknął. Nice. Teraz go weźmiemy. Bam, jeszcze raz możemy go podnieść. O, tam jest skrzynka. Nice, to będzie ładne. Nie udało się. Jeszcze raz, chwila, podniesiemy go. Ale czy... Kurde, nie mogę wycelować. A, dupa. Uciekam jeszcze raz. Kurde, jaka pyta. Kurde, nie mogę z tego skanterować? Dlaczego? Haha! Jezus, w końcu umarłem. Tragedia jakaś, dobra, checkpoint. Nie, pewnie będziemy ta walkę, ale mówię. Jest tutaj troszeczkę to głupie, ktoś o tym faktycznie mówi w komentarzu. No, kurde, wytrzyma 10 strzałów, może dostać i pójść dalej, ale kuźwa, kopną go 3 razy i gość pada. No. Dlaczego? Znaczy inaczej, why? Because fuck you, that's why. Pyta, bitch. Damn. Bam! Być! Kurde, jak im miotam. Podnieśmy go. I chodźmy na to równo. I tutaj to sam zrobił. W sumie nic nie nacisnąłem, a sam po prostu pobiegł i... No i sam to robi. Czyli nie muszę nic już wciskać, żeby nimi walnąć o tą ścianę. Czy tam w te kontenery i tak dalej. Po jajach być. Nice. Padł. Wszyscy. No ładnie. Shit, jest ich więcej. Nice, ja lubię te kopnięcie z wyskoku. Kurde. Dobra, teraz udało się w końcu skonterować jego atak. Fajnie, że ten Jackie Mas tam siedzi po prostu. Możemy podnieść w końcu coś. To ma nóż, a my mamy rurę. Wow. Shit.
Fucking amazing! Tam nam jakiś bonus się ładował, ale nie udało się go załadować. O kurde, teraz będą uciekać nam. Go, 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 go! Lol, co się stało z moim ekranem? Nie! Oh fuck! Wybaczcie, chwila. Coś jest, wiecie, nie tak z tym. Komputer tutaj nie... Mam nadzieję, że wszystko ok, widzieliście. Mój komputer tutaj nie interpretuje właśnie, że w ogóle ruszam czymkolwiek, wiecie? Nie dostaję sygnału, że rusza się pad, chociaż rzeczywiście na padzie gram. No i się wyłączył. Muszę to po prostu wyłączyć z niego. Zapomniałem o tym. Także was za to przepraszam serdecznie. O, tak możemy właśnie... Raming. Możemy właśnie ich jakby tak zepchnąć. Dzięki tym daszom. I dzięki temu możemy też ominąć coś. Czyli z tamtym. Znaczy mnie interesuje ten z przodu. Oczywiście samochody wszystkie ich można porozwalać. Nice! Kurde, nie! Fakt, czyli ręcznym trzeba by było. Ale kurde, busem ich gonić to trochę jest przesada. Porobimy te dasze. Gaudy Escort Car. Co ty nie powiesz? Dobra, jedziemy trochę szybciej. No jak go obrócimy, to już trochę będziemy do przodu, jeżeli chodzi o pościg. Tu jest ciekawe, jak się przejdzie człowieka, albo na przykład przejdzie jakiś tam automat, nie wiem, parkometr, no to dostaje się pieniądze z tego gówna. Na przykład jak teraz. Go, 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 go! Nie ma tu żadnego nitra ani nic. Znaczy na pewno nie w wanie, ale przypuszczam, że w ogóle nie będzie w tej grze. To przecież staram się, gonię go, ale to jest tylko wam. Nie tak łatwo go dogonić. Fuck! Shit, w supa wyrąbałem. No trochę dupa. On jest słabo skrętny strasznie ten van. Mogę robić tutaj, wiecie, na ręcznie tu wchodzić, no ale to nie jest wcale takie proste. Dowol! Jakby szybko to nie jadę. LOL. Być, giń. 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 Już się tam zaczął pomału dymić jego silnik. Bartek się śmiał, że te auta tutaj są niezniszczalne, którymi jeździmy. Nie do końca jest to prawda, da się zniszczyć ten samochód. Bo już próbowałem, ale to jest istotnie prawda, że są dużo bardziej wytrzymalsze niż te inne. Nice. Chyba go się udało rozwalić. Nice. Cambria. Dobrze przeczytałem. A idealnie jest muzyka dopasowana, naprawdę. To jest akurat, można być z tego dumny, że jest tutaj idealnie po prostu muzyczka dopasowana. Wyciszenia i tak dalej. Bardzo fajnie. A teraz spieprzamy z powrotem do bazy. Fuck! Cops, bitch, run! Have to run, man! Wow. Gdzie ja wjechałem? W ogóle! Mam nadzieję, że są wyjazdy. No jest to metoda właśnie na policji, czyli ją zostawić i teraz w tym momencie... No już ich nie ma, zniknął. Teraz możemy wrócić sobie spokojnie do bazy. Nice. I think it's nice. O, straż pożarna, nice. Ciekawe, czy są jakieś takie misje, trzeba by to obadać. Tak jak na przykład w San Andreas były misje straży pożarnej, misje dla karetki, misje dla policji. Było to fajne. Okej, już dojechaliśmy.
Sure you don't want me to stick around? No, man, I got it under control. So nola. Alright. So nola. Hey, wait. You did good out there. Here. Take this watch. You earned it. Great. I finally hit the big time. Nice. No i dostaliśmy fajny stylowy zegarek. Teraz po prostu możemy się chwalić przed znajomymi i mamy łom. Dobra, dostaliśmy te... O, dostaliśmy level do triady. Wow, strasznie dużo experience do triady. Dostaliśmy 20 tysięcy dolców. Czy to są te chińskie dolce, czy ten Hong Kong dolar, nie wiem. Sprawdzę to, wiecie? Sprawdzę to po prostu gdzieś im wam powiem na początku któregoś odcinka, co to za waluta dokładnie tu jest, tam w Hongkongu. Fake Cambria Watch, no to aha, dostaliśmy chujowy zegarek i reporta na od Jackie Ma. No i Cup Experience nie dostaliśmy praktycznie w ogóle, albo w ogóle nie dostaliśmy, no ale mamy jakiś upgrade, także sobie to już sprawdzimy. A, nie, sorry, to jest pauza, tutaj są upgrade'y w tym. Set Waypoint Packs, Objectives Room, Collectibles. Nie, aha, ale są tu jakieś collectibles. No to zobaczmy, Health Shrine Collected, czyli no shrines to są te kapliczki. Spy Cameras, no to są kamery szpiegowskie. To są jakieś lockboxy, czy takie zamknięte skrzynki. W trzech widzę, czterech jest North Point, Aberdeen Central i Kennedy Town. Czy są cztery jakby takie dzielnice. Jade Statues Found, no to są jakieś statuły do znalezienia. Ale teraz chciałbym... przejść do tych upgrade'ów, ale właśnie nie wiem gdzie. A nie przez telefon się to? Nie, nie przez telefon. Tu mamy te reporty. O tym Jackie Ma teraz będziemy mieć. Czyli ten gość, którym właśnie przed chwilą pracowaliśmy, to jest... No, wyrzucił łom. Ciekawa sprawa. Ale gdzie tu się przechodzi? Gdzie... A, tu są upgrade'y. No, dobrze. Cup upgrades, triad upgrades, training, face advantages, health upgrades. No, czyli, no wiadomo, nie? Gliniarz, triada, melen to jest walka wręcz, face, no to jest ta nasza jakby twarz, Jezu, jak to nazwać inaczej, no po prostu nasza opinia o nas, nie? W środowisku, no ale tu wiadomo, zdrowie. Możemy, no dużo, dużo tutaj możemy doładować. Okej, dobra, mamy upgrade do triady. Counters enemy attack. Aha, i teraz możemy kupić sobie to albo to. Co to daje? Extra damage for all striking attacks, czyli że jeżeli mamy to takie łączone ataki, takie combo, no to extra damage tam jest, a tutaj the player takes reduced damage from enemy unarmed strikes, czyli że dostajemy mniej obrażeń od nieuzbrojonych przeciwników i myślę, że sobie to wezmę, bo nasza postać trochę za bardzo obrywa. Okej, okay, no to dobrze, no to na tyle było nas stać, wracamy sobie do gry. Podnieśmy ten łom, czemu nie? O, tam jest jakaś misja. O, fuck, przepraszam, nie to chciałem zrobić. Zapomniałem, że tu można rzucać. Dobra, bierzemy ten skuter i... nie, chciałbym go kopnąć, tylko wziąć. Lol. Nie pojawiła mi się opcja i... To jest fajne. Dobra, tu już jest Kolo. Cześć, Kolo. No i to są oczywiście takie malutkie poboczne misje, które można sobie wykonywać. Tutaj mamy znaleźć jakiś sam samochód tego gościa. I popierdzielamy sobie skuterem, lol. Aha, tutaj jeszcze czas jakiś został, bo on, rozumiem, ten samochód tam chce zniszczyć. Powiedział wreck it, wrecking in. Coś takiego, czyli że niszczy ten samochód. Musimy tam dojechać, no ale mamy na tyle sporo czasu, że nawet wystarczy, nie wiem, pójść na lody, no ale to nie ma tu chyba lodów do kupienia. O, fuck, to jest ten samochodzik. Wow. Okej, okay. I co tutaj? Get a tire iron from the car, race car. Aha, że mam go zniszczyć. No dobra, czyli po prostu... Aha, faktycznie, sorry. Mam nauczyć tego kolesia. O, tutaj tamten przegrał wyścig, źle zrozumiałem. Clean bitch.
Nice. Face experience. No i dostajemy 2,5 tausena. Return to game. Teraz możemy to wyrzucić. Wziąć sobie ten samochód. Nie! Nie mówcie, że nie uda się wziąć samochodu. No i się wsiada od prawej strony, ale... O, fuck, nie da się. Dobra, a się zastanawiam, czy... Znowu sobie włączyłem tę misję. Czy jeżeli wezmę sobie jakiś samochód, czy ja go mogę tutaj do parkingu wrzucić, wiecie? No nie, znowu mi się wyłączył. Co za gówniany ten komputer. Dobra. Nie, co ja zrobiłem? Dobra, okej, mam już. Wybaczcie. Przy następnym odcinku na pewno już to będzie wyłączone. Ale jakbym wziął sobie jakiś samochód, na przykład ten. A nie, to jest taksówka. Ale weźmy sobie to. Weźmiemy? Weźmiemy. Teraz tylko poczekamy, aż się przestanie drzeć może. Tam jeszcze policjant idzie. Tolololololo. Przestało się drzeć? Przestało. Będzie, nie będzie, będzie. I teraz zobaczymy, tylko że to też może być gabarytowo za duży ten. Ale właściwie się zastanawiam, czy w ogóle da się tutaj wyjechać tym i zostawić ten samochód, czy pewnie się nie da. No, raczej nie przypuszczam, czyli tutaj możemy tylko te samochody mieć, które dostaniemy. Tak myślę. Dobra, w takim razie nie będziemy brać tego, tylko weźmiemy jakiś szybszy samochód, jakiś mniejszy. Te akurat są kijowe, bo są takie minivany. To są takie miejskie samochody, no strasznie do dupy wolno jeżdżą. No nie widzę nic fajniejszego, ale może ten. Ja na razie pod tylnych światek poznaję. Nie, to jest taki sam jak tamten. Cholera. To też nie. Takie same ciężarówki. No dobra, weźmy sobie ten. Zamknij ryj. Dobra, weźmy sobie drugą misję właśnie dla tego naszego gangu. Są jakieś kolesie, można ich też zdjąć. Szkoda, że nie wyrzuciłem broń. No dawaj go, dawaj, dawaj, dawaj. Fuck! Shit, tu strasznie jest krótki ten czas, kiedy można coś tu zrobić. Gin bitch. Ten już chyba spał, dokładnie, ten poszedł spać. Nie, 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 to jest co? Fuck! Po brzuchu! Shit, patrzcie, to jest właśnie tego typu gra. Tutaj kurwa każdy na ulicy naszą może po prostu zabić. O, ale za to mogę wam pokazać, co się dzieje później. Później właśnie traci się pieniądze. 2138 tych dolców straciłem, ale mam jeszcze 40. To oczywiście się skaluje z tych pieniędzy, które mamy. No i budzę się w szpitalu i tu my pyk, wychodzimy i jesteśmy po prostu po paru godzinach później. Widzicie, że jest ciemno. Okej, pójdźmy sobie teraz po tamten motor i wróćmy do misji. No niestety nie da się wskoczyć, tak? Można tylko od boku podejść. To jest to głupie, już w San Andreas się dało po prostu wskoczyć tak na motor, na kogoś. Znaczy trochę to było, wiadomo, na jaja zrobione, ale jednakowoż było to lepiej rozwiązane jak teraz. Jesteśmy. Easy PC. You restored order to the Nightmare. Well, you took a chance on me, Winston. I wanted to make sure it paid off. You got the right attitude. It's gonna pay off for you. You'll see. Jak tam się baba drze. You know anything about the minibus racket? What? Minibus racket? Wanna drive a good route, pay the toll. That's right. You know the pickup on Marlboro Drive? The most profitable route in the whole fucking city. From now on, thanks. I appreciate it, Winston. Mhm, czyli dostaliśmy chyba samochód, jeżeli się nie myje. Right now it's his room. But you know how to deal with it, huh? It'll be my fucking pleasure. And I gotta take this. Take a few of the guys with you to back you up. No, czyli mamy sobie wziąć kilku gości i...
iść troszeczkę się pohandryczyć z Dugaisami. Dostaliśmy busa. Świetnie. Fuck them up. Smack them around, no killing. What, afraid of a little blood? Dog Eyes is son on Yi. We're taking the route, not declaring war. You can ask, it's fine by me. Teraz to jest dosyć ciekawe, ponieważ tutaj Dog Eye i ze swoim klanem i tutaj ten Winston ze swoim klanem są klanami, które, znaczy nie klanami, są jakimiś gangami, które konkurują ze sobą, ale obydwoje są na tym Sanonii, czy tak się to nazywa? No nie, on mnie wywala. Good job. What the fuck się tu dzieje w ogóle? Czy ja mogę wyjść stąd? Fajnie, że mam driftować, ale... Aha, no i co, mam dalej jechać? Okej, dobra, nie będę się kłócił. Troszeczkę jesteś dziwny. Ciemen. Jeszcze jeden koleś. I to Sanonii to jest po prostu... Dobra, tutaj... dojechać. No i mamy tych złości. Są jakby dwóch tych takich mocniejszych. Tak. No ale jest nas więcej, w końcu nie walczę sam. Właśnie tam. Idź. Heja. Jeszcze ktoś? I do drugiej budki. Drugi. I bardzo smaczny. Fajne są te spowolnienia. Ja tam uderzyłem tamtego kolesia, ale to nieważne. I do koszego. No, don't leave the fight. Przecież nie zostawiłem walki. Nice. No i poszedł spać. Jeszcze coś? Chyba nie. Dobra, to jedziemy dalej. Jezu, gość głową wystaje ponad to, co za po prostu sitowe dopasowanie, no ale dobra, trudno. Ha! O fuck, urwało mu łeb w końcu, lol. To było dziwne. Nie wiem, coś przy tym pierwszym punkcie się strasznie posrało, wiecie? Nie wiem właśnie co tam ten. Jednego kolesia wyciągnął, myślałem, że mnie, ale to nie byłem ja. Albo byłem ja, nie mam już pojęcia. Tam oczywiście o coś kłócą, czymś mi tam do pieprza. To są następni ziomy. Okej. Mhm, i to jest ten drugi gang, teraz będziemy musieli pewnie ścigać ten autobus. Co jest? Nie. Pass the rival minibus, make him go over. Czyli jednak mamy go. Hey you, you want this route, you gotta pay for it. Are you stoned? I already paid, don't guys. Belongs to Winston now. Winston? I don't know Winston. No i co? Mam go zatrzymać po prostu. Trzeba po prostu chyba tak długo koło niego jechać, żeby go wstrzymać. No i tak mam honkować i honkować, znaczy w sensie trąbić. No, w końcu. O to chodziło. Jezu, uszy mnie już bolą tych słabych. Aha, chodziło chyba o... Aha, chodziło o zamienienie autobusu? Znaczy, żeby ludzie się przesiedli do drugiego autobusu. Nie wiem po co, ale właśnie chyba nas ściga policja. Keep the ambush. Jezu, ale udało się wjechać tutaj. Nice. Haha, jak zmiażdżyłem gościa.
Jedź! Dobra, jeden tam został. A drugi tu nas ściga. No nie, ruszył, jakoś tak fajnie przeskoczył śmiesznie. Wow, nieźle, prawie jak w Burnoutcie. Miasto nie jest jakoś bardzo duże i myślę, że łatwo się będzie go nauczyć, na pamięć wręcz. Chociaż kurde, to wszystko wygląda tak podobnie do siebie. Ja na przykład mapę od San Andreas znam, no na pamięć, ja tam po prostu się poruszam na pamięć, tak jak po Krakowie. Znam po prostu większość wszystkiego typu. Ojej, jeszcze raz jakaś satysfakcja, czyli musimy spieprzać. Znaczy nie, musimy tak jechać, żeby, czyli lewą stroną w ogóle, żeby byli zadowoleni. Fuck. Dobra, ale w nic nie walnąłem jeszcze. No i ich odstawimy tutaj. Shit. No i satysfakcja mi spadła. No, widzę, że mi się podobało. Bound, 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 bound. Kurde, prawie ten level tego gliniarza mamy. Dobra, patrzę na zegarek, minęło już pół godziny, więc myślę, że w tym momencie skończę ten odcinek po tych dwóch misjach. No i co, dziękuję za oglądanie. O, coś tutaj mam jeszcze od Jackiego. I heard that happened, I hope... Aha, what happened, I hope everything is good, my uncle trusts you. Now you, so you should call him. Czyli, że coś tam słyszał o tym, co się stało i mam nadzieję, że wszystko jest w porządku. I że jego wujek tam słyszał o mnie i powinienem do niego zadzwonić. W sensie do tego wujka. Kontakt. A w sensie Tran jest jego wujkiem, czy... Nie mam pojęcia, bo te kontakty widzę, ten poprzedni chyba mi się usunął, czy to jest ten sam. Ale jakiś raport tutaj dostaliśmy, więc sobie zobaczmy. To już mieliśmy, to już mieliśmy. To już mieliśmy. To też mieliśmy. Conroy Wu. Aha, o tym gnoju, co się nie lubią swoim głównym bohaterem. Okej. Okay. Czyli będziemy dzwonić później. Dobra, to co, myślę, że na tyle w tym odcinku. No i tak jak mówiłem, dzięki za oglądanie. No i co, jak macie ochotę, oczywiście łapkujcie, komentujcie, no i oczywiście subskrybujcie, bo to bardzo pomoże. No i co, ja się z wami żegnam. Do usłyszenia, do zobaczenia, nara.